Pierwszy rozdział trylogii, czyli na końcu świata, jest jak takie wrota, drzwi, przez które czytelnik wchodzi do tego niezwykłego świata. Tak, ten rozdział sprawił mi najwięcej trudności, ponieważ jest bardzo długi, jest chyba jednym z najdłuższych rozdziałów w całej trylogii i zawiera w sobie takie wprowadzenie. Czytelnik jeszcze nie wie, Czego może oczekiwać, i nagle przeżywa razem ze mną te poszczególne etapy? Czyli, gdy Mariam Salis ma za sobą tą długą podróż, przybywa do Księstwa Mrocznych Gór, później traci konia w tym fascynującym lesie tuż przed północą, później, gdy dociera do bram twierdzy, wszystko jest zamknięte. To jest Taka symbolika, którą starałam się przekazać z głębi mojego serca, bo czasami tak jest. Gdy coś kończy się w naszym życiu i coś nowego ma się zacząć, to stajemy przed takimi zamkniętymi drzwiami. My już wiemy, że nie ma powrotu, że już nie możemy wrócić do tego starego, ale jednocześnie nie wiemy, co nowego przed nami się otworzy. I te emocje, opisanie tych emocji, Mariam, gdy stoi nad brzegiem jeziora, tuż przed północą, w tej wilgoci, w, tym, w tych mgłach, które zakrywają cały świat, gdzie jest głodna, jest jej zimno, marzy tylko o jednym, żeby znaleźć bezpieczne miejsce to jest taki moment, który każdy z nas zna bo każdy z nas kiedyś coś takiego przeżył, że jakieś drzwi się zamknęły, ale te nowe jeszcze nie są otwarte i stoimy tak pomiędzy, nie wiemy, czy wracać, czy jednak przejść do tego nowego i co na nas czeka. I tak samo Marian, gdy staje przed tymi drzwiami, nad nimi jest ten herb Mrocznych Gór, czyli kruk, symbol mądrości i magii, Zadaje sobie te pytania, i opisanie tych emocji było fascynujące. To, było, to była wręcz taka gra uczuć we mnie samej, aby przedstawić to, co ona myśli, co ona czuje. I gdy te drzwi są zamknięte, wszystko jest takie mroczne, czarne i ciemne, i nie wiadomo, co dalej. Co ją czeka po drugiej stronie i czy jest na tyle odważna, aby zrobić ten krok i przejść przez te drzwi. I później, gdy decyduje się, przechodzi przez te drzwi i spotyka się po raz pierwszy z władcą Mrocznych Gór, to jest również taki moment niesamowicie naładowany emocjami. Z jednej strony te dwa przeciwieństwa, które się spotykają. Spotyka się ta energia żeńska, energia męska. Oboje są indywidualistami, czyli to takie zderzenie się dwóch światów. Oboje mają inne oczekiwania, oboje mają inną historię i nagle gdy się spotykają, to jest tak jakby jakby tuż przed burzą albo w czasie burzy, czyli to zderzenie się tych dwóch światów, zderzenie się tych dwóch oczekiwań, zderzenie się tych emocji i dlatego te pierwsze Sceny, te, te pierwsze dialogi są takie poruszające. Tak, symbolika jest ogromna i pojawia się już w tym pierwszym rozdziale. Na przykład mamy symbol Sarny, która. Z tą swoją delikatnością, tą swoją subtelnością wskazuje właściwą drogę. Mamy symbolikę królika, którą znamy już z Alicji w krainie Czarów. Ten królik, który prowadzi do tego głębszego, do tego co podświadome, do tego innego świata. Mamy symbolikę kruka, jako tego symbol magii, tajemnic, mądrości. Mamy symbolikę czarnej bestii. Czarna Bestia kojarzy nam się naturalnie z kartą w tarocie, z eremitą, gdzie mamy tego czarnego psa, Cerbera, psa podziemi o trzech głowach, który również strzeże tych głębokich tajemnic, zanim eremita wejdzie do podziemi i wrzuci. Światło w ciemność, czy odnajdzie tą mądrość. I tutaj też ten pies się pojawia, ten czarny pies, który zatrzymuje ją na siłę, w twierdzy, i okazuje się, że nie jest gościem, ale jest więźniem. Czarny pies, którego znamy na przykład z Fausta, Goethego, jako ten symbol również tego mrocznego, tego diabelskiego. Czarny pies może być również tym czarnym wilkiem. Który szepcze nam do ucha i prowadzi nas na zgubę. W każdym rozdziale jest ukryta jakaś symbolika czy to w barwach, kolorach, zapachach, dialogach ale w tym pierwszym rozdziale ta symbolika wskazuje nam na ten nowy początek, ale również na to, czego możemy w tej powieści oczekiwać. Główna bohaterka Mariam, w zależności od sytuacji, czasami tak naturalnie jest, uległa mężczyznom, ale czy my nie jesteśmy? Czy my w dzisiejszych czasach czasami nie ulegamy policjantowi, politykowi, lekarzowi, urzędnikowi, profesorowi na uczelni? Czy szefowi w pracy, naturalnie. Czasami decydujemy się również na uległość, jeżeli miałoby to dla nas negatywne konsekwencje. I tak samo jest z Mariam. Jest niesamowicie bystra, mądra, um, spontaniczna. Ale nie można powiedzieć, że jest zbyt uległa. Jest uległa wtedy, kiedy musi. I tutaj należy wziąć pod uwagę również e, atmosferę, czasy, w których, e, w których ta historia ma miejsce w których tą historię ustawiłam. To były czasy, gdzie. Sprzeciwienie się władzy owocowało tym, że tracimy głowę, czyli tracimy życie. Więc nie były to takie łatwe czasy jak dzisiaj, że możemy się komuś sprzeciwić, a później walczyć o nasze prawa w sądzie. I o tym należy pamiętać, dlatego jej uległość czasami jest spowodowana sytuacją, w której jest, ale również w jakim aspekcie kulturowym i aspekcie tradycji się znajduje. Najbardziej lubię w niej spontaniczność i takie odczucie wolności, że zawsze chce być wolna, zawsze chce być niezależna i może optymizm optymizm, który pomaga jej przeżyć w wielu sytuacjach. Również taką kobiecą siłę, moc żeńską, ale tych cech jest dużo, dużo więcej. W Ralfie najbardziej podoba mi się jego szlachetność, taka prawda w sercu, to, że potrafi trzymać emocje pod kontrolą, mimo tego, że jego poddani Boją się czasami jego gniewu, ale to nie jest taki gniew, jak znamy na przykład yy, i widzimy u władcy Sarą, z Artura de Leys, że jest wtedy nieobliczalny, nie, nie potrafi się kontrolować. Ralph zawsze potrafi się kontrolować, czasami jednak ma taką energię, która materializuje się i wywołuje to przerażenie, wywołuje ten strach, ale nie widzimy Ralfa w żadnym momencie. Jako takiego, kogoś, kto jest nieopanowany czy nie wie, jak się zachować, czyli bardzo męski bohater i taki, który mógłby być wzorem dla wielu. W pierwszym rozdziale mamy również taką niesamowitą sytuację tego spotkania się Mariam i, i Ralfa po raz pierwszy. Oboje wyznaczają granice, bo zarówno Mariam nie pozwala sobie na takie traktowanie i trzaska drzwiami i decyduje się na dalszą podróż, jak i Ralf również wyznacza granice swojego terytorium. I mamy to pięknie. Pokazane w tym, w tym dialogu, gdzie oboje testują te granice wzajemne. Oboje, jak gdyby po raz pierwszy spotykają tą drugą, drugą osobę i muszą wyczuć, jak daleko mogą się posunąć, czego mogą oczekiwać. Myślę, że oboje są rozczarowani. Oboje są rozczarowani, ponieważ Ralf miał inne oczekiwania, jak i Maria miała inne oczekiwania. I gdy zderzyły się te dwa ich światy, to kończy się to z jednej strony rozczarowaniem, a z drugiej strony obopólną fascynacją. W tym pierwszym rozdziale już pojawia się iskra w sercu każdego z nich, bo czasami tak jest właśnie, że gdy coś nas rozczaruje, widzimy tą prawdę, i wtedy ta prawda jest bardzo blisko naszego serca. W pierwszym rozdziale mamy mnóstwo emocji zaskoczenia u Mariam, bo wchodzi ona do tego nowego świata, ma inne oczekiwania i nagle zderza się z tą rzeczywistością. I to zaskoczenie starałam się oddać. Tak wiernie jak to tylko możliwe, gdy na przykład wieczorem nie może zasnąć, gdy, gdy widzi, że z jednej strony władca mrocznych gór jest zaskoczony jej przybyciem, a z drugiej strony wszystko jest przygotowane na to, że zamieszka w twierdzy. Wszystko jest idealnie zaplanowane i to wywołuje u niej ogromne zaskoczenie, ale również ta emocja niepewności, czyli Nadal utrzymuje się ta niepewność, bo to pierwsze spotkanie, to rozczarowanie, to zaskoczenie powoduje jeszcze więcej, więcej tych, tych emocji. Że nie wiemy, czego oczekiwać. I tak właśnie Mariam nie wie, czego oczekiwać. Nie wie, czy, czy naprawdę jest więźniem, czy jest gościem. Nie wie, co dalej się wydarzy. Nie wie, czy znajdzie schronienie w tej twierdzy, czy jednak, jednak będzie jej tutaj gorzej niż wcześniej. Także ten pierwszy rozdział jest pełen emocji i pełen skrajnych emocji. Tytuł na końcu świata, ponieważ Księstwo Mrocznych Gór jest dla Mariam na końcu jej starego świata. Czyli ten stary świat, do którego była przyzwyczajona w Sarons, w Seseks, czy w Darms, czy na Dworze Królewskim, jest zupełnie inny niż ten nowy świat. Świat mrocznych gór jest fascynujący, tajemniczy, pełen magii, mistyki, i dlatego. Ten tytuł ma taki rozdział, bo otwiera te drzwi do nowego, co jest na końcu jej Starego Świata. Ale również dla nas, czytelników, jest to taka wskazówka, że to Księstwo jest na końcu również naszego świata. I dlatego to Księstwo jest tak fascynujące, bo jest już jak gdyby na pograniczu na pograniczu światów czasu i przestrzeni. Dlaczego Ralf każe i tak długo czekać? To jest pytanie, które zadało mi również wielu, wielu czytelników. Dlatego, aby miała czas zastanowić się, czy jest gotowa, by przejść przez tą bramę do nowego. Dlatego musi czekać. Naturalnie mógłby ją przyjąć od razu. Od razu w tym momencie, gdy otrzymuje listę, tym bardziej, że wszystko jest przygotowane, więc dokładnie wie, że wkrótce Mariam do twierdzy przybędzie. A każe jej czekać, aby wystawić ją na próbę. To jest ta pierwsza próba, ta pierwszy, ten pierwszy próg inicjacji, ponieważ to, że jest głodna, to, że jest zmęczona, to jest dla niego jasne i logiczne. Dokładnie wie, jak daleką drogę musiała pokonać. Wie, że jest kobietą, że jazda konna jest wyczerpująca, a do tego te wszystkie emocje a mimo tego każe jej tak długo czekać. Tak, to jest tak jak taki próg inicjacji, taki próg przejścia do nowego. My też czasami musimy długo poczekać, zanim te drzwi do tego nowego się otworzą, zanim to stare zostawimy za sobą i zanim przekroczymy ten próg do tego nowego, do realizacji na przykład naszych marzeń. Dlatego tak długo musi czekać na zewnątrz. Bardzo się cieszę, że udało mi się tak przedstawić opisy, aby były one żywe, aby czytelnik mógł poczuć ten zapach, smak, by mógł, mógł być częścią danego miejsca. Myślę, że ogromny wpływ na powstanie tych opisów ma moja fascynacja językiem polskim. To było moim marzeniem, aby studiować literaturę, studiować język polski. Inaczej się troszeczkę potoczyły moje losy, studiowałam historię, co znowu pomaga mi tworząc tą powieść, pokazać pewne szczegóły historyczne, czyli ubrania, wystroje, zasady, które, które w danych czasach panują. I Również to, że mam te zdolności wyższe, nazwijmy je tak, czyli zdolności nadprzyrodzone i potrafię przenieść się w każde miejsce. Czyli nie muszę być w danym miejscu fizycznie, aby poczuć ten zapach, poczuć ten smak. Mimo tego, że w moim życiu mam za sobą bardzo długi etap podróży, także wielu rzeczy byłam w stanie dotknąć, zasmakować, poczuć je, powąchać i... To wszystko razem, w tym momencie, jak gdyby kumuluje się w powieści. Nie, nie byłam mniszką. Nigdy nie chciałam być siostrą zakonną. Zawsze chciałam spotkać moją drugą połowę, ale to dlatego, że przez wiele, wiele inkarnacji umawialiśmy się na to spotkanie i zawsze wiedzieliśmy, że musimy się spotkać, aby w pewnym etapie życia iść dalej razem i wspierać ją wzajemnie. Także ja od samego początku wiedziałam, że jest gdzieś ten mój książę z bajki i tylko muszę go spotkać w odpowiednim momencie. Bardzo długo na to czekałam, poznałam mojego księcia w wieku 25 albo 6 lat. Czyli te pierwsze rozczarowania musiałam przeżyć. Ale to również miało bardzo ważne znaczenie, ogromne znaczenie dla mojego życia, ale również mojego aktualnego związku. Każdy, kto chce przenieść się do pięknego, wyjątkowego świata, który jest pełen. Fascynacji, tajemnic, sekretów, mistyki i magii. Każdy, kto chce już w pierwszym momencie zapomnieć o tym, co wokół, i być w tym świecie w stu procentach, ponieważ powieść jest tak wciągająca, że. Bardzo trudno ją odłożyć. I to wielu czytelników, wiele czytelniczek pisało do mnie i pisze, że gdy zaczynają czytać, to wszystko po prostu zostaje, są nieumyte, nieumyte naczynia, pranie niewyprane, inne rzeczy są niezrobione, ponieważ chcą czytać dalej, chcą wiedzieć, co się dalej wydarzyło. I gdy docierają do końca, to jest taki moment, dlaczego to już koniec. Mimo tego, że Sama trylogia ma ponad 500 stron, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo gruba księga, a ta fascynacja w czasie czytania pozwala nam zapomnieć o wszystkim innym. Tak, dla mnie również, dla mnie również, ja często wracam do trylogii, często ją czytam sama dla siebie przed snem, jeszcze raz przeżywam, mimo tego, że na bieżąco tworzę nowe rozdziały, kolejne rozdziały. To jest dla mnie najpiękniejsze odczucie. Jakie przeżyłam w całym moim życiu, i to zawsze było od samego początku, już jako dziecko, gdy wchodziłam w ten świat, zaczynałam to opisywać, zaczynałam to przeżywać. To było dla mnie czymś najpiękniejszym, i nie można tego do niczego innego porównać. W tym momencie, gdy Całkowicie praktycznie żyję trylogią, ponieważ moi czytelnicy to są również osoby, które od wielu, wielu lat są ze mną na ceremoniach, które, które towarzyszą mi jako słuchacze, jako, jako klienci również. To w tym momencie przeżywamy to razem czyli jest to taką wisienką na torcie, takim ukoronowaniem, że tyle. Procesów, przeszliśmy razem i przechodzimy razem, procesów rozwoju osobistego, duchowego, pracy z podświadomością, ze świadomością, i nagle ta trylogia i ten, ten świat w niej przekazany jest jak gdyby jeszcze takim ukoronowaniem ukoronowaniem tej całości. O tak. Fascynacja z mojej strony jest ogromna. Praktycznie cały czas zarzucam wszystkich moich przyjaciół, znajomych e, fragmentami, opowiadam im, co nowego stworzyłam, pokazuję im, e, jakie nowe relacje, grafiki się pojawiają. Pytam ich o zdanie, e, choć zdanie innych jest dla mnie ważne, naturalnie jest dla mnie ważne, ale nigdy nie ma wielkiego wpływu. Na to, co tworzę, jednak zawsze pragnę poznać zdanie innych, aby zobaczyć coś z innej perspektywy. I właściwie trylogia towarzyszy mi wszędzie. Gdziekolwiek jestem, to widzę te obrazy, czuję te obrazy, obserwuję ludzi, szukam podobieństw w dialogach, obserwuję to, co dzieje się wokół i prędzej czy później wpływa to na tą historię. Czasami jest również tak, jak już mówiłam, że budzę się w nocy i, i czuję to, widzę, y, zaczynam to pisać. I mogę powiedzieć jedno: że czym więcej pracuję z trylogią w tych efektach audiowizualnych, tym więcej radości takiej jest we mnie i tym więcej tego światła i słońca mogę przekazać dla innych ludzi. Bo trylogia jest taką stuprocentową drogą mojego serca. Ale jest jednocześnie właśnie takim ukoronowaniem całej mojej dotychczasowej działalności.